wreszcie już w końcu rzucić palenie. Pierdolę, kurwa. Otwieram drzwi balkonowe, żeby dowywietrzyć tytoniowy wczorajszy posmut. Mnóstwo czynności robię przy okazji, mam to już po mamie. Po pierwsze co? W płaszczu jeszcze nastawiam ziemniaki. A więc... Mydlę na tempa, spukuję na tempa. Ręce, nogi do 4. Piersi, kark do 7. Spukanie twarzy głowy do 21. Dokładnie. Twarzy 7, potem włosów 7, znowu twarzy 7, więc 21. Stopy myję w misce w tej wodzie po twarzy i tyłku dla oszczędności. Szykuję kawę do zalania. Mama patrzy. Co? Nic. Patrzę, ile sypiesz. Dużo kawy sypiesz. Mamo, to chyba moja kawa. Chyba moja? Człowieku, trucizna! Będziesz kłębkiem nerwów! I teraz rytualnie siadam do gazety, jest za 8:30. Żyję według zegarka. Wszystkie te zajęcia staram się rozpoczynać o pełnych godzinach, w najgorszym razie o pół. Kładę na łóżku kartki na podkładce, ołówek i gumkę, temperówkę i teksty do porannej pracy. Łapię wskazującym kciukiem i serdecznym lewej dłoni za szef spodni w kroku, starając się za jednym razem uchwycić majtki. Uważając przy tym, by nie pociągnąć boleśnie skórki. Patrz pan, co te żółtki. Patrz pan, jaka perfidia. Zalewają nasz rynek skarpetkami. Z gumką. Specjalnie to robią, wiesz pan dlaczego? Tak. Żeby nam panie... żyły uciskało, nogi tamowało krwiobieg. Wyjadę! Jak to przed wyjazdem spuszczam wszystkie żaluzje. Ciach! Zabieram kartki, ołówek i gumkę. Może w pociągu coś skromne. Dobieram Eliota. Po coś we mnie, żeby wiersze poczytać w podróży. I angielski, którego wciąż nie mogę posiąść. Wychodzę. Zamykam dokładnie, zamknąłem klamką na pewno.